ważne, że lecimy, słuchajcie, po 12 wygranych. Elo! Siemanko mordeczko, zanim zaczniemy materiał, zachęcam cię do pobrania gry niespodzianki, do której link znajdziesz oczywiście w opisie. Ponadto zapraszam na G2 z kodzikiem ZRT oraz na mój sklep z koszulkami, czyli koszulkigamingowe.pl. Miłego seansu! Hej! Chcesz być na bieżąco? To uderz w dzwona! Kolejny materiał z Clash Royale na moim kanale. Witam was serdecznie w Rascals Draft Challenge. Mam nadzieję, słuchajcie, że uda mi się przejść tego challenge'a. Nie zapomnijcie zostawić, słuchajcie, 1000 łapeczek w górę, przynajmniej sieknijcie, tak wiesz, tak. Zrób to, mordo. Zrób to, nie bój się tych łapeczek w górę. Kochani, zaczynamy. Oczywiście Draft Challenge skończy się za 3 dni. Powiem wam szczerze, o nie, nie mogę dołączyć, ponieważ muszę jeszcze grać. Dobra, okej, okay. Słuchajcie, to tak, zrobię wam granda, otworzymy sobie skrzynkę z granda i odpalimy Rascals Draft Challenge, dobra? Dajcie mi chwilkę. Okej, kochani, słuchajcie, na szybko udało mi się zdobyć niestety tylko 6 minów, szkoda, bo po prostu na streamach udaje się więcej. No ale dobra, otwieramy, być może, słuchajcie, będzie tutaj legenda. Co prawda są niewielkie szanse, dlatego nawet się tutaj, wiecie, jakoś super nie nastawiam. Uuu, będzie legenda i tak dalej, no właśnie. No ale dobra, mamy 3 tornado, spoko, 6000 golda. Słuchajcie, jeżeli robisz 6 minut na grandzie, to spoko, to jest tak, że te 100 gemów po prostu się zwraca, nie? No ale dobra, dołączamy. Pierwsze wejście, słuchajcie, jest oczywiście za darmo. Pamiętajcie, że jest to draft challenge, czyli bierzecie 4 karty dla siebie, 4 oddajecie dla przeciwnika. Słuchajcie, żeby nie marnować waszego czasu, ja po prostu może zrobię kilka winów na początek i za chwilę do was wracam. Przypominam, że jest 200 rascalsów do wyboru, do wygrania oczywiście, i ja wam jeszcze troszeczkę poopowiadam o tej karcie, co o niej sądzę i tak dalej. Do zaraz. Dobra, kochani, słuchajcie, zauważyłem, że nie wiem, teraz z rana chyba grają sami Prusi. No wpieprze mnie, słuchajcie, na jakieś mastery, jakieś challengery, czy kurde, jazda jest. Nie no, spoko, słuchajcie, szanujemy to, ale naprawdę jest bardzo ciężko, także polecam wszystkim, słuchajcie, grajcie wieczorem. Nie grajcie na razie, bo nie wiem, czy to po prostu ma sens. Swoją drogą, słuchajcie, jest 12 winów do zrobienia, a koszt, słuchajcie, bo już dwa razy już przegrałem ten challenge, koszt to jest, słuchajcie, 100 gemów. No i tu za każdą wygraną dostajemy tak małą sumkę, że nie wiem, czy się opłaca w ogóle robić ten challenge. Powiem wam szczerze, nie... Troszeczkę zjebany jest ten challenge, tak między nami, czysto między nami. Supercell się po prostu nie postarał, moim zdaniem. No ale dobrze, no jedziemy, słuchajcie, trzeba to zrobić, prawda? Wiadomo, jak ktoś robi dwa... Zobaczymy jeszcze, ile będzie szansy na legendę, bo to też jest ważne, nie? Jak będzie duża szansa na legendę, no to spoko, jeszcze tam można robić ten challenge'ik. Ale jeżeli nie, no to pizdeczka blada, no słuchajcie, no co to jest w ogóle? Dobra, lecimy, drafciki mają to do siebie. Ja uwielbiam drafciki na przykład. Dobra, zrobimy tak. Okej, ale tak jak mówię, naprawdę wyrzuca mnie na dobrych graczy i no wiadomo, no spoko, nie? Bo też troszeczkę ćwiczę swoje umiejętności, jeżeli mnie wrzuca na lepszych graczy, ale no... No myślałem, że będzie inaczej troszeczkę, nie? Na tej zasadzie. Dobra, super, tutaj nie zdążył z tym. To bardzo dobrze, to działa na... Dobra, zrobimy tak. Co on nam tutaj teraz rzuci? Bandytka, okej. Spoko, bandytka może być. I spróbujemy to jeszcze zrage'ować, tak na szybciutko. Cyk, dobra, jest po wieżyczce, super. Okej, jedna wieżyczka wzięta, ale to dopiero pierwsza wieża, także spokojnie. Dobra, w ogóle jakoś bardzo fajne kontry mi tutaj wchodzą teraz, z tego co widzę, na to co on ma. I ten rage'ik tam, słuchajcie, też będzie przydatny. Okej, okay, rzucamy Royal Giant'a z tyłu. No ciekawe, czy nas zaskoczy znowu tą rakietą, raczej nie. O dobra, okej, okay. Albo dziabnijmy mu to na raz. Dobra. No i co on tam jeszcze może mieć, kochani? Co on tam jeszcze może mieć w zanadrzu? On wie, że ja mam minion hordę i ja będę ją wykorzystywał tyle, ile się da oczywiście. Dobra, na przykład teraz. Dobra, spróbujmy ich tu szybko posiekać. One dojdą, słuchajcie, dojdą do wieżyczki. To jest taka, słuchajcie, horda na rage'u to jest taka siekanka. To jest taki rozpierdziel, że naprawdę makabra to jest, nie?
Dobra. A w ogóle bardzo, bardzo dobre karty jakieś sobie dobrałem, albo on też mi dobrał dobre. No bo, no mówię, wszystko mogę sobie skontrować i każda kontra mi wchodzi tak naprawdę. No chyba znak, że jest dobrze, no. Jeszcze jakby tam postawił tego, to już w ogóle byłoby super, bym mu skasował to od razu, nie? Dobra. No nie mów, że zdąży. Ej. Świetnie, słuchajcie, zagrany ten. No świetnie, no pięknie po prostu. Dobra, szybko rage'ik. Ale słuchajcie, one robią taki rozpierdziel na tym rage'u. Bez kitu wam mówię. Dobra, muszę uważać, bo on ma jeszcze rakietę i on będzie ją tutaj rzucał, tak podejrzewam. Wygrałem. No, pięknie, pięknie, fajnie, ale powiem wam szczerze, troszeczkę się zestresowałem teraz. No, bo tak, no, zobaczymy, ile on miał pucharków. Czy on w ogóle był jakiś taki lepszy, czy nie? No, tak jak mówię, no, rzucę na takich solidniejszych przeciwników raczej, nie? No dobra, spoko. Dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej jeszcze troszeczkę. W ogóle, miałem wam powiedzieć, co sądzę o tej karcie. Słuchajcie, powiem wam szczerze, Raskalsy według mnie, no... No okej, ten jeden główny ma fajne HP, ale słuchajcie, te dwie jakby archerki, no one są strasznie słabe, no. Tak żeby, słuchajcie, żeby one były, żeby miały troszeczkę więcej HP, żeby tylko jeden lock nie zdejmował ich na strzała, to była zajebista karta. No ale tak nie jest, także no słuchajcie, według mnie średniawa, no ale wiadomo, jak lubicie, to grajcie, bo to nie jest zła karta i naprawdę ten gówniak, ten pierwszy ma naprawdę sporo HP, nie? Dobra, spróbujmy może zacząć tutaj w ten sposób. Dobra. Zaczynamy zapisami, ja nie wiem, co on tam mi szykuje. Dlaczego on tutaj w ogóle nic nie zrobił przed chwilą? To też jest very important question. Dobra. Okej, prawa strona będzie... Myślę, że tutaj bowler będzie bardzo dobrym rozwiązaniem w ogóle. O. On sobie wyprzedzi tego, tak? Jasne, że wyprzedzi. Kurde, co to jest? Dobra, ziomeczku. Okej, rakieta. A, no i dobrze. I teraz tutaj... Może mogę zrobić w sumie... A, albo... Tu będzie rage'ik, więc rage'ik, słuchajcie, zawsze w cenie. Zawsze w cenie jest rage'ik. Dobra, mamy po jednej wieżyczce. Okej, lecimy zaraz na drugą od razu. Chociaż nie. Poczekajmy. Może na spokojnie, bez kitu, żeby tutaj... się nie rozpędzić za bardzo, bo zaraz znowu się poczuję, o, że kozak jestem, nagle wygrywam i walą, będą mnie walić na ciupę, mówię wam, serio, słuchajcie. Ja tak miałem, ja czasami tak mam, że jak już mówię, o, zajebiście, jedna wieżyczka, tutaj jestem mistrzem, królem tej gry i nagle dostaję w ciupę, słuchajcie, tak 3-0, że nawet nie wiem, co się dzieje, nie? No serio, ja tak mam po prostu. Dobra. Dobra, ale może zabijcie tego, co, Hama? Ojej, widzicie, no i tak to się kończy. Don Taxino się poczuł się i tyle, i jazda, i koniec. I walą mnie na łeb teraz, hadziury z rogowa ciała. Dobra, no, trochę tam uderzyło, trochę tam walnęło. Super. Oho, dobrze. Nie, ten jest chyba jakiś słabszy, na przykład to zagranie teraz, to było mega słabe. A, dobra, póki bije mi tutaj bowlera, to myślę, że możemy zagrać beczuszkę. Bo zawsze to mniejszy damage, nie, jest tam na wieżę. No i super. Dobra, wieżyczka główna już tylko 1600 HP, no podejrzewam, że on tutaj raczej już dużo nie powinien nam zagrozić. Ale tak jak mówię, nie ma lekceważenia przeciwników, nie ma czegoś takiego jak, słuchajcie, lekceważenie przeciwników, bez kitu wam mówię, bo to zawsze się źle kończy. Zawsze się kończy w ten sam sposób, że po prostu przegrywam, gdy lekceważę, no i jakby wolę tego po prostu nie robić. O, super, dobra. No i tam nie pykło, widzicie, pyk. Oj, teraz też niepotrzebnie to zrobiłem, ale dobra, no już, trudno. Cyk, cyk, cyk. Dobra, koniec. Dobra, 3-0, słuchajcie, Lord, I love you, okej, ale teraz w ogóle koleś był troszeczkę słabszy, nie? No, tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, sprawdźmy go.
No 3800, tak, widziałem, że on jest taki troszeczkę słabszy. Dobra, mamy, słuchajcie, pół wygranych, czyli szósta wygrana, 3000 golda. No tutaj już po 5 pików. Słuchajcie, jeszcze te 10 tysięcy golda, to można by powiedzieć, że o, spoko, to przyjmę, nie? No bo 10 tysięcy golda to jest jednak sporo. To jest po prostu, to są dwa grandy dla mnie, nie? Więc, no, warto powalczyć. Okej, teraz, słuchajcie, no, jestem... Myślę, że lawa będzie lepszym rozwiązaniem. Myślę, że lawa tutaj będzie bardziej siekankę robiła. Oj. No dobra. Słuchajcie, lawa możemy zagrać pod beatdown, nie? Że wrzucimy lawę, później tam jakiś ten... Ale to trzeba na spokojnie rozegrać. Oj, tutaj jakiś Hinol, który mi spamuje motami. O, kochani. Oj, to nie będzie takie proste. Ja już to widzę. Ja wszystko już widzę. Ło, panie Janie. Czas już wstać. Wszystkie dzwony biją. Ja pierdziele. Już wiem, że będą kłopoty z tym typem. Po prostu ja już jestem tego pewien. Ja już to wiem, ja już wszystko obliczyłem, ja wiem, że będą po prostu problemy z tym typeczkiem i tyle, nie? Tak jest zawsze, zawsze jest tak, słuchajcie, że jak trafiam na właśnie ludzi tego typu, że koleś jest Koreańczykiem czy tam czymś i koleś mi wypieprza ze spamem otami, to będą dymy. Dobra, spróbujmy to wyrzucić w miarę... No ale dobra, straciłem tylko jednego, nie? Więc się opłacało. Oj. Dobra, on coś musi teraz rzucić, żeby mi wyprztykać się z tych. Dobra. No i jestem teraz ciekaw na przykład. Teraz jestem ciekaw, czy on coś mi tam jeszcze dorzuci. Dobra, okej, walimy to w ten sposób. Będzie najbardziej optymalne wyjście według mnie. Dobra. No i wyszliśmy na tym chyba całkiem nieźle, ja wiem. Jeszcze tutaj dorzucę szybko. No i dobra. Jest 800 HP. Może on ma tego Royal Giant'a i on właśnie wkurzający jest, skurczybyk gruby, ty, bo on mid-conner to jest taki, wiecie, o, no i wiedziałem, że go wyrzuci teraz, no, musiał, nie miał wyboru praktycznie. Oczywiście, że miał wybór, żartowałem. Dobra, no tutaj musi polecić tak naprawdę Lava Hunt, bo słuchajcie, ja muszę czymś przyjmować damage, co nie? Zadaję mu damage, ale czymś go jeszcze muszę przyjmować. Jeżeli nie będę przyjmował damage'a, no to będzie słabizna, lewizna i mnie koleś po prostu dojedzie na łeb, nie? No krótka piła, tyle wam mówię i mówię wam jak jest. No i znowu koleś, słuchajcie, ta sama sytuacja, nie? Dobra, dawajcie szybko, bo jak tu mi się odpalą te to... Gnida będzie słabo. No i się odpalili. O, zdążył. Jaki hadziur zrogowaciały. Zauważyliście, jakim ten typ jest po prostu zrogowaciałym hadziurem? Dobra. Mamy moc, jest sztos, wygraliśmy, fajnie, słuchajcie, generalnie powiem szczerze, taki, miałem chwilkę tutaj takiej załameczki, nie, no ale zobaczycie, pewność siebie właśnie go zgubiła, zobaczymy ile tu Hinol Koreaniec, no, 4100, przeciętniak, dobra, tutaj jeszcze dostajemy 1000 golda, zarąbiście, słuchajcie, tego golda im więcej, tym lepiej, zwróćcie uwagę, że ja tutaj w swoim głównym deku obecnie, gdzie on jest, tutaj, za chwilę będę miał, tak, za chwilę, już 2000, już jest jedna druga, tak, jeszcze jak jakiś Mega Knight mi wpadnie, zajebiście by było, gdyby wpadł na trzeci, to by było w ogóle super, dobra, lecimy, Według mnie Poison troszeczkę więcej damage'a zadaje, o tam 30 czy coś, ale to jest taka karta, no, bardziej optymalna według mnie. Tutaj też zastanawiałem się nad tym, ale... no i kurczę. Dobra, skoro mamy tego, no to... Okej, czyli mamy combo Lamber-Lava, znaczy Lamber... O, jeszcze mam, no to mam dwa komba, słuchajcie, w deku, no to kozak. Tylko żeby to wykorzystać dobrze, to już w ogóle będzie super, nie?
Mam dwa razy combo w deku, zobaczymy, które mi lepiej siądzie. Czuję, że słuchajcie, teraz lewą stroną powinienem po prostu uderzyć, żeby mnie tutaj nie dojechała za bardzo. O, w ten sposób. Cyk. Tutaj już spokojnie, cyk, cyk. I powinno być po wieży. Pytanie, co on mi tu za... Aha, no dobra. Ale i tak troszeczkę sieknie, co? Dwa razy? No nie, nie dwa razy, szkoda. Myślałem, że uderzy dwa razy, powiem wam szczerze. Raczej byłem przekonany nawet, a tak jakoś nie uderzył, to aż się zdziwiłem, nie? Mam być szczery. Dobra. Ale wyszedłem na tym na plus. Jak najbardziej na plus, słuchajcie, 800 HP, jestem do przodu. Dobra, teraz słuchajcie... No tutaj to nie wiem. On będzie tego grzyba latającego grał, jak nic. Dobra. Tak, muszę coś zagrać przed niego, no jasne. Jeszcze odsunął mi, ta łyczka nie dostała fireballem, coś pięknego. Co? Oj, dobra, to już będzie chyba koniec, słuchajcie, wiecie, już jak tak zagrałem, to już znaczy, że jest sztosik, że jest fajnie, bo tutaj powinniśmy już to wygrać. Ale znowu jakiś, słuchajcie, słabszy przeciwnik. Jak wcześniej cały czas trafiałem na jakichś kozaków, tak teraz no troszeczkę na jakichś słabszych trafiam, nie? Nie wiem, czy jest jakaś zależność. Nie wiem, jak przegrasz dwa razy pod rząd, to nagle na słabszych cię wrzuca, nie wiem. Może tak być, słuchajcie. Dobra. Poleci golec z jego strony, jasne, dobra. To teraz patrzcie, tylko 10 eliksiru potrzebuje, to jest problem. Ale dobra, udało się. Mamy to. No i jazda, słuchajcie, jazda rozgwiazda. Leszko. Leżuniu. Leżuniu, ty mnie tutaj nie wiesz, nie kozacz. Padnie szybko? Padł, kozak. Dobra, wygraliśmy. Eluwa, mordo. Dobra, słuchajcie, mam taktykę dla was. Przegrajcie dwa razy pod rząd, później wygrywacie. Normalnie wszystko, nie? Teraz bez kitu, ja na jakichś lepszych ludzi trafiam, nie? Czekajcie, znaczy na słabszy. No teraz bez kitu. A może też odpory to zależy, nie? To nie wiadomo. Dobra, jest 8 wygranych, lecimy dalej. Jest 8 wygranych. Hog czy Giant? Giant. Hoga da się jeszcze ujarzmić. Gianta się nie da. Giant to jest taki skurczybyk, nie? Będzie lepsze według mnie. Będą arczerki, będą lepsze. Ta princeska to jest taka, wiesz, do ujeżdżania. Bez skojarzeń, mordeczki, kochane. Dobra, bowlerem zaczynamy, nie, może damy mu zacząć, bo mam tutaj takie karty, wiecie, że... Dobra. O, akurat jak ja zacząłem, nie, mordeczko, no musiał, kurde, belek. Oj, bieda gaming. Straszna bieda jest. Ten bowler to jest taki nieokiełznany czasami. O, proszę bardzo. Koleżko, jesteś miły, sympatyczny i tak dalej. Dobrze. Dobrze, tutaj patrzcie, jaka siekanka w ogóle, nie? Co on robi z tą wieżyczką? Poezja. No wiesz, oj, za blisko go postawiłem. Odsuń się od tej wieży, chamie. Dobra. No, także to tyle, jeżeli chodzi o wieżę. Moją, oczywiście. No i co on teraz zrobi? Odpuści tą wieżę, czy... Ej, nie, to było słabe. Co on zrobił teraz w ogóle? Wyrąbał po prostu dwa eliksiru sobie o tako, nie? Spoko, gościuniu, nie? Mi pasi, mordo. Dobra, teraz nie dajmy może mu uklepać tej wieżyczki, bo to byłby słaby ruch. No! Słuchajcie, i to się szanuje, kochani, i to się szanuje. On na stówę mi teraz poleci, na stówkę, żeby wam nie skłamać. To będzie 100%, że poleci mi w jakiegoś, nie wiem. O właśnie. Nie, jeszcze nie ma co tam w ogóle się tego. Ten tegesić z nim.
No i Gites. No. Oj, 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 oj. Fuck. Dobra, słuchajcie, lecimy w tego Freeza teraz. Za dużo mu zostało. Hog poleci, Hog poleci. Dawaj tego Hoga. A nie, przecież on miał rakietę bez kitu! Ooo, ale zapomniałem o niej. Kurczę, Felek, dobra no, zrąbałem, przyznaję się bez bicia. Kurde, zapomniałem o tej rakiecie w ogóle. Tak to jest właśnie, tak to jest. Słuchajcie, koreański umysł versus polski umysł. Nie mamy szans, kurwa. On wszystko zapamięta, on wie ile mam eliksiru, on wie wszystko. Mordeczko, a ja nie wiem nic i to jest właśnie ten problem. To jest ten, to jest ta zagwocha, ten problemus maximus, nie? Wiesz o co chodzi, mordo? Dobra. Nie, no w ogóle nie opłaca mi się tego brać. W takim razie. Ale wezmę, bo horda robi swoje. Dobra. Lawę mamy. O kurcze, Felek, dobra, zobaczymy. No to chyba trzeba tak z tyłu zaczynać, ja wiem. O kurwa. No, słuchajcie, zaczyna się fantastico. No, jestem tak cholernie ciekawy, co tu się będzie działo teraz. Dobra, ja puszczam sobie dwie łyczki i tyle, no. Niech sklepił tego golema jak najszybciej, bo wiecie. Oj, teraz żeby mi się to załadowało, byłoby cudnie. Cudny malinka, nie? Trochę za późno. Ale... No, nie wyszedłem na tym jakoś super dobrze. Mogłem bez tego lightinga chyba, wiecie? 6 eliksiru, jakbym teraz lawę już zaczął puszczać, to koleś byłby skończony. No, niepotrzebnie tego użyłem. Ale cóż, no. Jedno zagranie, które zagrasz dobrze i już możesz to ugrać, nie? Wystarczy, że chcesz, że się postarasz, dobra. No ale widzicie, musiałem się skupić. Musiałem chwilę troszeczkę to na spokojnie, wiecie, przemyśleć i tak dalej każde zagranie, no. Ale nie, słuchajcie, good game, przeciwnik, co prawda przeciwnik był chyba troszeczkę słabszy znowu ode mnie, tak mi się wydaje. Ta, no 4300, no mniej więcej mój poziom. Dobra, 10 000 golda, słuchajcie, ja to muszę mieć. Ja robię 12 winów teraz, jazda, lecimy.
Piecyk będzie wkurzający, piecyk się przyda. Piecyk zawsze się przydaje. Tutaj egzo oczywiście. O, dobra, dobra, Mega Knight'ik, spoko, daj mi tego Mega Knight'a, a ja sobie wezmę jeszcze... Dobra, spróbujemy w ten sposób. Okej, 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 piecyk jest, piecyk zarąbiście. Oczywiście nie będę zaczynał, mam nadzieję, że nie ma jakiegoś spela, wiecie, lightinga czy coś, żeby mi gasić od razu ten piecyk. Bo to po prostu go powkurzamy troszeczkę, nie? Mega Knight, Mega Knight, I need you! Right now, motherfucker, go, go! Where are you, bro? No nie, zniszczyli mi to, dobra, ale spokojnie. Dobra. Okej, okay, 500 HP, 500 HP. Dobra. 459 dokładnie. Mhm. Electro Wizard tam poleciał z jego strony. No dobra. Słuchajcie, jak będzie trzeba, to ja go dojadę samymi strzałkami, nie? O, teraz jakby to zahaczyło wież... O, ale blisko! Blisko jak ognisko, kurde, bela, mordo. Słuchajcie, zrozumiała rzecz, on będzie już tak cały czas teraz zagrywał.
Udało jednak! O lulo, on nie miał już HP w ogóle, ale dobra, spokojnie, 650 HP to jeszcze jest ten poziom, który ja spokojnie mogę go ogarnąć, nie? Na tej zasadzie, dobra, X-Bow oczywiście na defense leci. Trochę się z koleżką pobawimy. Według mnie, słuchajcie, warto się z nim pobawić trochę. Żeby sobie nie pozwalał, że to atakujmy, aj. Dobra, nie siadło. Okej, okay. Aż zacząłem obgryzać paznokcie ze stresu, nie? Dobra, wygrałem to. Jest! Znaczy wygrałem to, wygrałem... Nie to wygrałem, bo ja jeszcze tego nie... Ja tu jeszcze nic nie wygrałem. No dawaj tego balona, no rzucaj tego balona, no. Na co się... Czemu się tak czaiłeś długo, mordeczko? Dobra, cyk. Okej, okay, tu już mu nic nie pomoże, także wygraliśmy. Mamy to, słuchajcie, 11 winów, teraz pora na 12 win! Bang, 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 bang! No to jakiś koreański, słuchajcie, reprezentant, czy tam izraelski, czy tam inna pizda, nie wiem, nieważne. Ważne, że lecimy, słuchajcie, po 12 wygranych! Elo! Dobra. Musimy to zrobić. Musimy teraz to zrobić, bez kitu, słuchajcie, robimy to. Nie wziąłem tego Hama, bo on mi się prawdopodobnie na razie nie przyda. Dobra, Prince. Prince to jest jednak, słuchajcie, mod zabijaka, zawadiaka, także... Nie, no okej, okay, oddam mu Gianta, tak? Skoro mam Prince'a, to mogę mu Gianta oddać. Okej. Okay. I tak lecimy. No dobrze, kochani. Niech się zacznie nam ostatnia rozgryweczka. Oby to była wygrana. Dobra. Ice Golemik zaczynamy oczywiście w drodze klasyku. Tam princeska, dobra. Dawaj ją tutaj, cyk. Okej. Myślę, że Lava Hunt teraz. Wiecie, ja za bardzo mu... Oh no, no! No way, mordo. No way. Oh, co to jest? Oluju, ale mnie koleś ograł. A, Chrystusie przenajświętszy. Maryjo, Maryjo, o Jezu, dziewico. O, zawsze z synem. Zawsze dziewica z synem, drugi raz w ciąży Maryja zaraz zajdzie, bez kitu. Oczywiście dalej dziewica. Kurde, Bela, ale dzisiaj idzie słabo, makabra, ty. No nic, trzeba to jakoś powstrzymać, gówno walone. On, jeżeli będzie chciał mi tego Ice Wizarda skasować, to on użyje oczywiście Lightninga teraz. O, w dupę. Wiedziałem, że to zrobi. Ojejku, kochani, słuchajcie, ale nie jest dobrze, nie jest dobrze generalnie teraz. No i gwarcy polecą! Tak, myśl zanim coś zrobisz, przecież to wiadomo było, że tu polecą gwarcy. Dlaczego ja to robię? Ajajajajaj, co jest z moim mózgiem dzisiaj? Bez kitu, chyba się przegrzał. Kurde, Bela. No nie, jak to dwa razy zaatakowało? Mordunio, mordencio, mordunio. Dobra. Powoli w takim razie, no. Okej. Dobra. Dobrze. Teraz jakbyśmy tak przygrzali bardziej w tą stronę, co by było, jak myślicie? Damy radę za 3 to polecieć? Uwaga, mordeczki kochane, mordeczki kochanie, mordunie, mordunie, mordunie!
Bang! 12 winów na challenge'u w tym momencie zostaje zrobione. Bang! Wygraliśmy to, słuchajcie. Odblokowaliśmy tymczasem nową kartę i to chyba na tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli wam się podobało. Mam nadzieję, że wam się podobało oczywiście. 200 raskali tutaj wjechało, słuchajcie, nam do deku. Zobaczmy je. Za 5 oczywiście one są. Dobra, przyulepszmy je w sumie od razu, jak już możemy. A to jest zwykła karta, czyli to jest ten common w ogóle, nie? No to nice. Dobra, na siódmy level mogę je od razu zrobić, tak? No spoko. No jest git, nie? Generalnie, co my tu mamy? Spoko, zobaczymy, ile to będzie. Jak się będzie tym grało. Słuchajcie, jeżeli wam też udało się przejść challenge, wszyscy w momencie wpiszemy teraz Rascals w komentarzach, ja spróbuję wam serduszko przypiąć. Dobra, no to co, kochani, otwieramy skrzyneczkę. Być może z tego... O, legenda będzie! Dobra, 11 tysięcy golda oczywiście, 21 fire spiritsów, 4 piecyki, spoko. Czuję, że będzie legenda, kochani. Tak, dużo jest tych kart. Wyczuwam legendę. No jak nic, jak nie będzie legendy, no to pisteczka blada, nie, mordunio? Pa, uwaga! Nie ma legendy! Serio mi to mówisz? Co ty pierdzielisz, mordunio? Przecież tu powinno być... Dobra, słuchajcie, ja będę robił ten challenge na live'iku. Słuchajcie, zapraszam serdecznie, jutro robimy live'a i siekamy ten challenge 10 razy, dobra? Siekamy ten challenge 10 razy i zobaczymy, ile poleci legend, dobra? No, także mordeczki, trzymajcie się wszyscy bardzo mocno, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten challenge. Łapeczki w górę oczywiście zostawiamy, piszemy w komentarzu Rascals. Jeszcze zajebista gierka, niespodzianka w opisie, polecam. Siemano mordeczki, trzymajcie się, yo!